działacz opozycji w czasach PRL, również prezes Izby imienia marszałka Piłsudskiego. Witam również mojego, mogę powiedzieć, kolegę Bruno Wróżycki. Witam. Pisarz, dziennikarz, od niedawna również w Radio 24, autor książek poświęconych wyraźnie też postaci marszałka Piłsudskiego, także też brawa. No i szanowni państwo, przechodzimy do tej debaty, bo jak państwo zauważyli, atmosfera jest gęsta i nasi goście również to odczuwają. Panowie, pierwsze pytanie. Jakimi źródłami dysponujemy na temat Bitwy Warszawskiej? Skąd bierzemy, skąd czerpiemy wiedzę na temat przebiegu wydarzeń sprzed 102 lat? I skąd wzięły się różne wersje na temat tych wydarzeń? Bo jedno jest pewne, dzisiaj ponad podziałami mówimy cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała tym, którzy pokonali sowiecką, bolszewicką nawałę. Ale jednak ocena tego, kto jest głównym architektem tego zwycięstwa, jest dzisiaj podzielona. I jako pierwszego proszę o odpowiedź pana profesora Wysockiego. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i już staram się odpowiedzieć. Ja jeszcze bym poprosił o ciszę, dobrze? Naprawdę ciężko się tutaj mówi, jeżeli nie ma do tego warunków. Bardzo państwa prosimy o chwilę ciszy, dobrze? Będą też przerwy między debatami i wtedy myślę, będzie można spokojnie rozmawiać. Teraz prosiłbym o uszanowanie naszych gości, też naszych widzów. W Kancelarii Naczelnika Państwa pozostały wszystkie dokumenty dotyczące dowodzenia w roku 19, 20, 21 do zawarcia traktatu ryskiego. Te dokumenty znalazły się później w Instytucie Józefa Piłsudskiego, który i zostały szczęśliwie w 1939 roku wywiezione do Stanów Zjednoczonych i tam zdeponowane. Dzisiaj są one, oryginały są w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Niestety podróże sprawiły, że część niestety teczek, a jest ich około 120, została w części zniszczona i brakuje kilkunastu teczek. Ale to są dokumenty sprzecznie najwyższej wagi i dzisiaj one są zdigitalizowane, także nie trzeba jeździć do Nowego Jorku, żeby przeglądać tamte oryginały. Zresztą no już prawdę mówiąc, oryginałów się w tej chwili nie udostępnia, jeszcze miałem okazję je oglądać i dokumentować, ale dzisiaj na podstawie właśnie tej dokumentacji i także tego, co jest dostępne z źródeł obcych, zarówno rosyjskich, zarówno francuskich, brytyjskich, litewskich, estońskich i z całego szeregu innych, zwłaszcza węgierskich, powstały opracowania. W ostatnich latach szczęśliwie mamy tomy, które są zbiorami dokumentów dotyczących właśnie wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką, z bitwą warszawską, z bitwą lwowską, z bitwą niemeńską, wołyńską. W ostatnich tygodniach wyszedł wielki tom uzupełnień. On liczy chyba ponad 2000 stron, zawierający jeszcze uzupełnienia do bitwy właśnie warszawskiej. Oczywiście nie wszystkie to są dokumenty, tylko część dokumentów rosyjskich mamy i możemy dysponować. Natomiast zależałoby nam oczywiście historykom na tym, żeby poznać możliwie wszelkie jak najbardziej dyskrecjonalne sprawy. Grzegorz Nowik, który poświęcił się badaniu tej... Przepraszam, czy możecie
Państwu być troszeczkę ciszej, bo to jest bardzo trudno mówić i debatować, kiedy jest tak duży hałas. Ja wiem, że Pan Profesor bardzo się stara oczywiście, ale z szacunku do niego i chociażby do mnie, czy też do wydarzenia jako takiego, bardzo Państwa proszę, też jako tutaj uczestniczący o tym dzisiaj. Załączam się do tych słów, zwłaszcza tutaj jako prowadząc tę debatę. Po raz kolejny, zwłaszcza prośba do Państwa, którzy wchodzą bądź wychodzą tutaj z tego pomieszczenia, bo rzeczywiście tam na zewnątrz dzieje się różne rzeczy, ale umówmy się dobrze, tu jest debata przede wszystkim. W porządku? Możemy na Państwa liczyć. Bardzo dziękuję. Oddaję głos. Grzegorz Nowik, profesor Grzegorz Nowik poświęcił się badaniu bardzo ważnego, wąskiego zagadnienia, mianowicie kryptologii i temu zespołowi, który kierował porucznik Jan Kowalewski. To byli ci znakomici matematycy, którzy potrafili odszyfrowywać depesze bolszewickie. Stwarzając dowództwu polskiemu i marszałkowi Piłsudskiemu jakby wgląd w lustro w zamierzenia przeciwnika. To jest wyjątkowo ważne, dlatego że nikt praktycznie nie zdradził wcześniej, w okresie międzywojennym, tej sprawy, że mogliśmy czytać, dekryptować depesze bolszewickie. Przecież później pracowaliśmy, ten sam zespół pracował potem nad Enigmą. I to są jakby ciąg dalszy tych badań. Także do tych podstawowych źródeł, które mamy w dziele Tuchaczewskiego, Pochód Zawisły i odpowiedź marszałka Piłsudskiego, rok 1920, oczywiście wspomnienia Kutrzeby, tylko opracowania Kutrzeby generałów, które są o subiektywnym trochę opisem, mamy naprawdę dokumenty, które dzisiaj historyków satysfakcjonują, aczkolwiek ciągle jeszcze temat roku 20 jest przedmiotem analizy i pewnie długo jeszcze będzie. Po prostu to jest wydarzenie, które miało charakter epokowy, światowy i cywilizacyjny. I to jest dlatego myślę tak ważne, zwłaszcza dzisiaj w kontekście 22 roku, nie mamy chyba cienia wątpliwości, że rok 20 staje się nam nie tylko bliski, ale także winien być wnikliwie analizowany, bo tak jak był cud Manny, cud nad Wisłą, tak życzymy, żeby dzisiaj był też i cud nad Dnieprem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jeszcze raz prośba. Ogromna prośba. Ja też rozumiem, tutaj jest dużo stoisk i tak dalej. Bardzo prosimy o uszanowanie naszych gości i oddaję głos Brunonowi Dorzyckiemu po samochodach. Na wstępie chciałem bardzo podziękować panu profesorowi za to, że zjawił się tutaj, zdecydował się też tutaj ze mną stoczyć tą debatę, panel, jak zwał, tak zwał. Temat jest bardzo ważny. Myślę, że na początek chciałbym przedstawić Państwu tą oś mojego postrzegania Wielkiej Warszawskiej. Paweł tutaj spytał o to, jak wygląda ten dyskurs dotyczący autorstwa zwycięstwa. Może to troszeczkę dookreślę i od razu powiem, jakie jest moje stanowisko. To znaczy po pierwsze, tutaj dwa najważniejsze punkty, tak? To znaczy po pierwsze, wizerunek Bitwy Warszawskiej jako wydarzenia niezwykle istotnego, tak jak pan profesor powiedział, w historii Polski to jest wydarzenie o znaczeniu epokowym, pewnie się z tym zgadza. Został po prostu wypaczony, wizerunek tego wydarzenia został skrócony w latach późniejszych z największym oczywiście naciskiem na ośrodek Józefa Piłsudskiego, który tworzył tak zwaną politykę historyczną przed nas. Zresztą opisuję to w mojej książce, mogę i przypomnę, kto jeszcze nie wie, mit Warszawa, legenda Józefa Piłsudskiego, w świetle najnowszych badań, ponad 1700 przepisów, 700 stron, także ikonografia oraz załączniki. Więc to jest pierwsza oś tego, co będę tutaj dzisiaj mówił. A druga oś, także bardzo ważna, to jest to, jak myśmy powinni postrzegać rolę Józefa Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej.
bo dochodzi tutaj do takiego konfliktu, często ją będę swoim, zaraz to nakreślę szerzej, kto tutaj bardziej zasłużony jest, Lejga, Rosowski, czy też Piłsudski. No niestety te spory także często gdzieś tam orbitują do granic niekiedy absurdalnych. Zaraz to oczywiście szerzej nakreślę. Natomiast chciałbym, abyśmy pamiętali, że to jest druga osiągnięcia dzisiaj też tutaj mojego wystąpienia, chciałem, żeby była. Nie powinniśmy w Bitwie Warszawskiej postrzegać jako zwycięstwo jakiejś jednostki. To było zwycięstwo całego społeczeństwa. W mojej opinii także miały to miejsce zjawiska co najmniej niewyjaśnione, jeśli nie nadprzyrodzone, jeśli cudowne. Natomiast był to ogromny wysiłek całego społeczeństwa i to on zdecydował o zwycięstwie. A zawłaszczanie tego zwycięstwa do jakiejkolwiek jednostki, proszę Państwa, jest po prostu zwyczajną nieuczciwością, a wręcz niekiedy łajdactwem. Przejdę teraz może do początku. Oklaski do panelu, mamy mało czasu, jak znam siebie, to się i tak pewnie nie robimy. Na początek chciałem panu profesorze zacytować pracę wydaną przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych, zatem ośrodek taki myślę, że bliski mimo wszystko pamięci Józefa Piłsudskiego. Publikacja Andrzeja Kasperskiego między prawdą a legendą, rzeczą Józefa Piłsudskiego. I cóż tam stwierdza pan Kasperski, no afiliowany przy tym ośrodku? Pisze tak. Odrodzony kraj miał stanowić wzór mądrego prawa i tolerancji. Na straży tego miał stać człowiek o nieskazitelnym autorytecie. Nic więc dziwnego, że do tworzenia i umacniania kultu marszałka przywiązywano tak ogromną uwagę, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne środki. Zmobilizowano i podporządkowano celom propagandy większość z ponad 20 tysięcy wychodzących w tych latach dzienników i czasopism. Oficjalne i nieoficjalne agencje prasowe i studia radiowe. Resztę objęto szczególnie po przewrocie majątku prewencyjną lub represyjną cenzurą. Powszechne były święta i Akademii Uczci Piłsudskiego, nakazywane oficjalnymi ogólnikami, a jego propagowanie było niemal obowiązkiem służbowych urzędników państwowych. Niezależnie od ich szczebla służbowego i poglądów politycznych. Ważną rolę w jego kształtowaniu odgrywała szkoła, w której w latach 30. został wprowadzony państwowy model wychowania gloryfikujący dokonanie marszałka. No i tutaj oczywiście dalej autor pisze, że jedną z przejawów oczywiście takiej była pozorowanie spontaniczności, jak na przykład wysyłanie pocztówek i tak dalej, i tak dalej. Ja pozwoliłem sobie na ten cytat tylko dlatego, żeby pokazać Państwu, że nawet ośrodki piłsudczykowskie nie mają problemu z tym, że przyznają, że w okresie międzywojennym doszło do stworzenia, narzucenia społeczeństwu kultu, no ja uważam, że to był kult jednostki, zresztą książę to opisuję szerzej, który zawłaszczył także historię Polski. Uważam, że mówienia na temat Bitwy Warszawskiej nie jesteśmy w stanie rozpocząć z pominięciem tego kluczowego zagadnienia, które rzutowało także na badanie owej wojny. Dość dodać, panie profesorze, że po zamachu majowym badanie wojny z bolszewikami było bardzo mocno utrudniane. Utrudniano te badania nie tylko prowadząc tak zwaną politykę personalną, ale to określa jako czystka personalna, bo to nie była tylko nomenklatura wojskowa, ale także nomenklatura państwowa. Robiąc ludzi, chociażby Putin za to zapłacił, można powiedzieć. Natomiast przede wszystkim łączono to z polityką instytucjonalną. To znaczy tak kreowano kadry, takie instytucje zauważano, czy też inicjowano ich powstanie, które miały napisać tą historię w taki sposób, żeby Józef Piłsudski uchodził za centrum nie tylko wojny z bolszewikami, nie tylko pierwszej wojny światowej, ale także całej epoki niepodległości od końca powstania styczniowego do czasów obecnych ówczesnych, prawda? Zatem to był podstaw tego, dlaczego my po tak wielu latach nadal nie rozumiemy, gdzie leżały punkty ciężkości przeciw Bitwy Warszawskiej i uważam, że właśnie rządy sanacyjne i kulty Józefa Piłsudskiego w największym stopniu zaburzyli też utrudnił badanie wojny z bolszewikami. Tutaj pan profesor powiedział o dokumentach, prawda, dużo wydań dokumentów, natomiast myślę, panie profesorze, że w pierwszej kolejności trzeba wspomnieć na przykład fakt, że praca Kukiela o Bitwie Warszawskiej miała zakaz wypożyczania. Można ją było wypożyczyć, to była praca jeszcze przed zamachem majowym, napisana przez oficera oddelegowanego w Biurze Historycznym do badania wojny z bolszewikami. Był formalny zakaz wypożyczania tej pracy. Cóż, takiego się bano, prawda? Utrudniano badania, faktycznie zaniedbano ten kluczowy czas, kiedy żyło wielu świadków wychowczych, wielu oficerów. Nie można było z nimi przeprowadzić głębszych kwerek, ponieważ ogólnie utrudniano badania tejże wojny. I za to, panie profesorze, odpowiada kamerera Józefa Piłsudskiego, nikogo innego. Wspomniał pan o dokumentach, zatem ja przejdę do tych dokumentów. Tutaj też bardzo ważna sprawa, bo myślicie być może Państwo, że dyskusja w ogóle nad autorstwem planu i nad planowaniem Bitwy Warszawskiej to jest coś takiego, że są obozy, które mają jakieś swoje racje. No nie, proszę Państwa. Prawda jest taka, że w dyskutowaniu na temat autorstwa planu Bitwy Warszawskiej jest kilka bardzo ważnych punktów, które nie zawsze są zbieżne. Po pierwsze, musimy wiedzieć, co to jest plan wojenny.
musimy wiedzieć, co to jest zamysł jakiejś operacji i musimy wiedzieć, co to jest jakaś ogólna koncepcja, czy też sugestia do przeprowadzenia owej operacji. Każda z tych form ma zupełnie inne ramy. I musimy o tym pamiętać za każdym razem, kiedy chcemy dyskutować, kto był autorem zwycięstwa w 20 roku. Co do Józefa Piłsudskiego? No to panie profesorze, niestety, pan powiedział o dokumentach. No muszę tutaj się nie zgodzić, ponieważ nie ma jakiegokolwiek dokumentu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, który by wskazywał, że Józef Piłsudski był autorem, twórcą jakiegoś planu. Co ważne, do 6 sierpnia nie ma jakiegokolwiek zapisu, który by sugerował, że Józef Piłsudski, znaczy, który by wskazywał, że Józef Piłsudski stworzył coś takiego, bo były oczywiście różne rzeczy poszlakowo bardziej ujmowane. Natomiast Józef Piłsudski, nie mamy w dowodach czegoś takiego, że Józef Piłsudski przed 6 sierpnia zajawił plan w postaci chociażby notatki odręcznej, prawda, jakiegoś dokumentu formalnego. Zatem to jest bardzo ważna informacja na początku. Jeżeli chcemy dyskutować o planowaniu operacji, czy też, jak ktoś wie, bitwy warszawskiej. Padają różne głosy. Jedni twierdzą, że jak na przykład Paweł Kieńczyjewicz, że Józef Piłsudski wpadł na plan bitwy jeszcze na początku lipca 1920 roku. No proszę Państwa, jest to o tyle dziwne, że Józef Piłsudski, mam nadzieję, że może profesor będzie dyskutował z tym, ale no nie wiem. Józef Piłsudski słynął z tego, że był przeciwnikiem planowania wojennego, proszę Państwa. Do tego stopnia był przeciwnikiem planowania wojennego, że nazywał sztabowców łupkami, ale to jeszcze nic, proszę Państwa. Tenże Józef Piłsudski, i to też liczę być może na jakąś kontynuację w przyszłości, panie profesorze, nie przygotował jakiegokolwiek planu wojennego, planu obrony państwa, planu nawet mobilizacji, jeśli ktoś z Państwa był w wojsku, w okresie po zamachu majowym, na tym latach 26-39. Józef Piłsudski nie przygotował jakiegokolwiek planu wojennego, już nie mówiąc o tym legendarnym, panie profesorze, planie rzekomej wojny prewencyjnej. Zatem Jędrzejewicz, już kończę teraz panu. Jędrzejewicz stwierdził, że Józef Piłsudski przygotował plan operacji jeszcze na początku lipca. No uważam, że jest to nieprawdopodobne, ponieważ mogło to być co najwyżej jakaś luźna koncepcyjnie sugestia, prawda? Drugi punkt to jest fakt, że mówi się, że Józef Piłsudski zmodyfikował ten plan po upadku Brześcia. No proszę Państwa, Brześć stworzył operację, proszę Państwa, co niezwykle ważne, jak się później okazało, operacji obronnej, ale byłoby to planowanie tylko i wyłącznie w skali operacyjnej. Natomiast tu mówimy o planowaniu strategicznym w skali znaczenia praktycznie całej wojny. Zatem moje opinie przerzucanie tego także jest błędem. I oczywiście zaraz przejdziemy tutaj do wątku bardziej konkretnych. Natomiast na tym etapie chciałem tylko Państwu powiedzieć, że nie ma dowodów, że Józef Piłsudski zanotował taki plan. Ja zaraz będę podawał zresztą detale, gdzie on wtedy był w czasie rzekomego planowania. I nie ma także dowodów, że był autorem po prostu samego dokumentu planu. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym Pana o odpowiedź właśnie na te zarzuty. Najpierw sprawa najważniejsza, a mianowicie kto zwyciężył pod Warszawą. Oczywiście, że żołnierz polski, czy raczej można powiedzieć inaczej, naród polski, bo bez wsparcia społeczeństwa zaplecza ten żołnierz nie miałby tej wiary w zwycięstwo, nie miałby tej siły, która pozwoliłaby tworzyć pewien stylny korp i podejmować tak wielki wysiłek. A wysiłek był olbrzymi, bo jednostki piechoty w dniach pogoni za bolszewikami robiły ponad 40 km, zdzierając całkowicie zerówki, niejednokrotnie krwawiąc ze stóp. Także tutaj jest zapewne między nami zgoda, tylko że proszę pamiętać, że tą armią ktoś dowodzi. I dlatego przypisujemy jemu zwycięstwo, mając w świadomości, że zwyciężali żołnierze, że zwyciężali obywatele i w gruncie rzeczy było to zwycięstwo Piłsudskiego tak samo jak całej Polski. I jeden argument, który jest dosyć istotny. Gdyby tutaj była klęska, dzisiaj nie wiem tylko czy po polsku, ale czytalibyśmy zapewne o tym, że odpowiedzialny jest nie kto inny, tylko Józef Piłsudski. Bo wódz to nie tylko
jakiś szacunek za zwycięstwo, za sukcesy, ale także i goryc porażki i wtedy musiałby się ująć pod ciężarem tego, bo nikt nie oskarżałby ani Rozwadowskiego, ani Weygalda, ani nikogo innego za klęskę, tylko naczelnego wodza. I to jest dosyć istotne. Nie jest prawdą, że nie mamy dowodu na to, że Piłsudski ten plan skonstruował uderzenie z nadwieprza i wciągnięcie tutaj sił bolszewickich na przedmoście warszawskim. Walkę po to, żeby właśnie spokojnie uderzyć, rozbijając grupę mozyrską i wejść na boki tymy bolszewickie. Natomiast jest też istotne, że... Ja bym tylko prosił o ten dowód. Pan powiedział, że nie jest prawdą. Jest napisany rozkaz, któremu wojskową koszulkę nadał generał Rozwadowski jako szef sztabu. Natomiast w listach generała Rozwadowskiego do naczelnika państwa jest wiele informacji zawartych o tym, że pański plan znakomicie się realizuje. Jeszcze w czasie Bitwy Warszawskiej. Natomiast jest jeszcze jeden dowód doskonale podkreślający walory intelektualne, sztabowe Piłsudskiego. Mianowicie nikt nie kwestionuje planu bitwy niemeńskiej. A to była większa bitwa niż warszawska. Tylko, że ona była z daleka od okien, od oka mediów i dlatego jest mniej może znana, mniej doceniana, ale fachowcy wojskowi doceniają jej. Bitwa warszawska jest o tyle przełomowa, że tutaj się decydowały przyszłe losy Polski. Natomiast nad Niemnem decydował się koniec wojny. Tam przesądzono o tym, że będziemy mieli te 20 lat pokoju. Natomiast bezsprzecznie tam był realizowany przez nikogo niepodważany plan wyłącznie Piłsudskiego. Tutaj ten plan także był realizowany i wszelkie zaklęcia nie pomogą. To już tak długo jest tłuczone i nie ma sensu pomniejszać własnego wysiłku. Przypisywano właśnie zwycięstwo i planowanie Weygandowi, przypisywano Rozwadowskiemu, przypisywano innym generałom. Cóż, każdy z nich na swój sposób zasłużył się, bo jak powiedziałem, zwycięstwo było wysiłkiem wspólnym. Natomiast no dzisiaj myślę, że rozpuszczanie emocji jest już i walka dwóch trumien, Dmowskiego i Piłsudskiego, jest całkowicie zadaniem beznadziejnym i nieprzyszłościowym. Ja to w ogóle nie chcę uczestniczyć w jakiejkolwiek rywalizacji trumien między Dmowskim czy Piłsudskim, tylko chodzi mi przede wszystkim o prawdę prawdziwych bohaterów i co najważniejsze wnioski prawdziwe, ponieważ te wnioski prawdziwe być może pozwolą nam wypracować pewne algorytmy, które pomogą nam zrozumieć także bieżącą rzeczywistość. W tym celu bada się historię, panie profesorze, myślę, że pan się zgodzi. Powiedział pan, że nieprawdą jest, że Józef Piłsudski nie jest autorem planu, bo jest dokument, któremu wojskową koszulkę nadał Rozwadowski. No panie profesorze, ja jeszcze raz powtarzam, nie ma dokumentu, który byłby autorstwa Józefa Piłsudskiego, na przykład podręcznie narysowanego zarysu, który można by uznać za plan. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę państwa, to jest kwestia... kurczę, wyleciałem z głowy, no ale nieważne, będę sobie mówił rzeczy. Odpowiedzialności, panie profesorze. Bo sugeruje pan, że
plan taki był oczywiście przygotowany, no i już i rozmowa z Piłsudskim, Rozwadowskiego w dniu 15 sierpnia ma dowodzić, no, że Józef Piłsudski był autorem planu, no bo przecież Rozwadowski tym, że liście powiedział, że pański plan. Zaraz przyjdę do relacji z mojego Józefa Piłsudskiego, bo nawet ona stawia tutaj pewne znaki zapytania, natomiast dodam tylko, że w trakcie tej rozmowy wychodzi na jaw, że Józef Piłsudski niejako jest dowódcą niższego szczebla, panie profesorze. Ponieważ Józef Piłsudski w dniu 12 sierpnia opuścił Warszawę, opuszczając tą Warszawę, pewnie będziemy za chwilę jeszcze mówić w sprawie policji, zdecydował się na samowolne opuszczenie stolicy i samowolne dowodzenie jednostką szczebla operacyjnego, a nie szczebla strategicznego, zresztą potem były pewne komunikacje z tym związane, jak starczy czasu, to jeszcze to rozwinę. Zatem to jest pierwszy wniosek z tego listu, który na przykład ja mogę odczytać, ale jest jeszcze poważniejszy wniosek. Środowisko piłsudczykowskie bardzo często powołuje się na tą korespondencję, która nawet bywa niekiedy podważana, że to jest fałszywka. Ja w to w ogóle nie chcę wchodzić. Natomiast jeżeli nam ona jest prawdziwa, panie profesorze, to trzeba ją konfrontować zawsze już nie fałszywym, tylko oryginalnym listem generała Rozwadowskiego, który w kwietniu 1926 roku w obliczu nagonki na generałów polskich przed zamachem majowym napisał do ministra Żydowskiego. W tymże liście generał Rozwadowski przyznaje, że w 20 roku dla celu podtrzymania Józefa Piłsudskiego pewne sprawy po prostu przemilcza. Zatem co to znaczy, panie profesorze? Jeżeli mamy cytować tylko i wyłącznie tę korespondencję z 15 sierpnia, ale w oderwaniu od słów generała Rozwadowskiego w późniejszych latach, no to uważam, że jednak to troszeczkę zubaża obiektywy ważne. Przejdźmy teraz na chwilkę do tych wersji, ponieważ pan profesor także zaznaczył, ja się zresztą z tym zgadzam, tutaj mamy walkę pomiędzy trzema autorami, Lejkant, Rozwadowski i Piłsudski. W telegraficznym skrócie, proszę Państwa, tak naprawdę dyskusja powinna być między Piłsudskim, a ewentualnie Rozwadowskim, ponieważ Lejkant faktycznie miał inną koncepcję. W świetle zachowanych dokumentów, począwszy od bardzo ważnej, chyba najważniejszej z punktu widzenia operacji warszawskiej, ogólnej instrukcji obronnej z 4 sierpnia 1920 roku, generał Lejkant po pierwsze miał dużo bardziej zachowawczy, dopuszczając sam wycofanie z granicy wschodniej tak zwanej, ale nawet wszystko ten, że generał Lejkant nie chciał rywalizować w Polsce z Piłsudskim, bo był świadom, jak on ma potężne wpływy, zresztą w listach do Kosza, pewnie pan profesor Kalisty widział, Lejkant pisał, że nie można Piłsudskiego pozbawić władzy, bo on ma potężne wpływy w tajnych stowarzyszeniach. Także Lejkant był doskonale świadom, że Piłsudski ma ogromne wpływy i nie warto w takiej sytuacji go nawet starać się detronizować sensu lata. Zatem myślę, że rola generała Lejkanta, która była przez lata, tak jak pan powiedział tutaj też, środowiska prawicowe się do tych wypowiedzi przyłączały, także była przerysowywana. Powinniśmy zakończyć ten wątek. Generał Lejkant nie dość, że nie chciał przypisywać sobie tego autorstwa tego planu, to jednocześnie jego plan był daleko bardziej zachowawczy, z dopuszczaniem także ewakuowania, można się na drugi brzeg Wisły wręcz aż do Polski Zachodniej, co jest o tyle ważne, że nie byłoby to dobre na pewno, ponieważ Warszawa była kapitalnym ośrodkiem nie tylko rekrutów, nie tylko produkcji zbrojeniowej, nie tylko zapasów, ale także moralnych. Zatem tutaj możemy dyskutować tylko i wyłącznie w składzie Rozwadowskiego lub Piłsudskiego i bądźmy tym obiektywnym, pamiętajcie Państwo. No i jeśli chodzi tutaj o ten wkład Rozwadowskiego i Piłsudskiego, to panie profesorze, no to muszę kolejny raz powiedzieć, że to generał Rozwadowski parkowo przygotował te dokumenty, ale i w tym momencie też tutaj się z panem zgodzę, ale pamiętajmy, i też tego nie można Józefowi Piłsudskiemu odbierać, Józef Piłsudski brał odpowiedzialność za te dokumenty. Co jest też także niekiedy przez osoby bardzo emocjonalne patrzące w drugą stronę, także wypaczane lub też spłycane, no że Józef Piłsudski żadnej mamy w czasie bitwy warszawskiej nie. Niestety, proszę Państwa, no, nie da się z tym nie zgodzić. Józef Piłsudski, czy tego ktoś chce, czy nie chce, zatwierdzał na pewnym etapie jako wódz naczelny rozkazy i to jest rzecz niezaprzeczalna. Natomiast pytanie, czy zatwierdzanie rozkazów oznacza jednocześnie autorstwo prawne? Czy dyrektor uczelni, który zatwierdził grant dla jakiegoś naukowca, naukowiec miał odkrycia naukowe, jest jednocześnie autorem tego odkrycia? Można na tej samej zdać autorów. No nie, proszę Państwa. My tu mówimy o pracy wielu osób, a jeszcze raz powtarzam i zaraz pokażę dowody. Propaganda sanacji okradła innych ludzi z współudziału w tym zwycięstwie. I jeśli chodzi o odpowiedzialność tutaj za Piłsudskiego, no to już powiedziałem, przyznałem. Jeszcze raz prosimy o ciszę Państwa. Przyznałem tutaj zasługi oczywiście. Do 12 sierpnia, proszę Państwa, po 12 sierpnia to jest dyskusyjne, a nawet bym powiedział po 6, ponieważ od 6 sierpnia do 15 sierpnia Józef Piłsudski, też tego się Państwu trochę nie mówi, ale pewnie w publicznych mediach, bo nie widziałem, nie zatwierdził żadnego rozkazu swoim podpisem, co jest niezwykle ważne. Ten okres to jest okres, kiedy Józef Piłsudski
no, nie uczestniczył w tych pracach w taki sposób, bym powiedział, aktywny. Faktycznie pierwsze dokumenty, które mają miejsce z podpisem Józefa Piłsudskiego już po tym etapie kluczowym tego tak zwanego rozkazu 8000, można by wystarczy miejsca, to jest już okres, kiedy grupa manewrowa ruszyła i rozkaz do opuścił, który podpisuje Józef Piłsudski. I ostatnia sprawa, panie profesorze, nie możemy mylić odpowiedzialności jako wódz naczelny z autorstwem planu. I tu jest kolejna rzecz, mamy po prostu sprzeczności. Autorstwo planu to jest jedno, wytworzenie tego planu to jest drugie, pranie odpowiedzialności za plan to jest jeszcze trzecie. Autorstwo ogólnej koncepcji Bogdan Lubankowski, biograf Piłsudskiego, niezawodowy historyk, ja także jestem niezawodowym historykiem, pan profesor też chyba jest teologiem, prawda, ja jestem historykiem zawodowym. Ale Bogdan Lubankowski twierdzi, że dowodem na geniusz Piłsudskiego właśnie było to, że on był autorem koncepcji jednostronnego skrzydła. No jest to jednak troszeczkę mało, jeżeli ktoś wpadł na pomysł tego, że chodziło o skrzydlenie. Bo to skrzydlenie trzeba przebyć na konkretny plan. A plan, panie profesorze, zgodnie z prawidłami 1918, czyli końca pierwszego dziesiątkowego, była to coś, co zostało udokumentowane w formie takiej, że mamy do czynienia z ustaleniem przestrzeni operacyjnej, wytypowaniem jednostek i ustaleniem formy manewru. A my tu mamy do czynienia tylko z formą manewru. Zatem, jeżeli ktoś twierdzi, że się Piłsudski był tak, na przykład Nurbankowski, tylko dlatego, że bardzo docenił formę jednostronnego odskrzydlenia, to jest już opracowane, to właśnie jest to nadużycie. I teraz na koniec jeszcze Rozmatowski i Piłsudski przejdziemy do tego faktycznie, który z nich zaproponował odskrzydlenie przeciwnika na jego lewe skrzydło, bo mamy tutaj oczywiście do czynienia z atakiem na lewe skrzydło przeciwnika, jak to tym najważniejszym elementem operacji. I tu, proszę Państwa, też tak się skończy. I chciałbym być obiektywny, panie profesorze, w tym momencie i na pewno nie powiem, że jednoznacznie wszystko wskazuje, że to nie był Józef Piłsudski. Ponieważ nie ma dowodów, proszę Państwa. Nie było zapisy za nie zostały w żaden sposób skodyfikowane, w których uczestniczył Józef Piłsudski, który by zajawił swój plan. Jedyny element, jedyny moment, gdzie Józef Piłsudski zajawił, że może mieć plan jakiś, to było 19 lipca na Radzie Obrony Państwa, kiedy chciałem go usunąć z funkcji wodza naczelnego. On zresztą wtedy urządził taką troszeczkę, na nie ktoś, moralizatorską, prawda, akcję, gdzie zrobił wykład i rząd zrezygnuje ze wszystkich funkcji, no tak czy czego oni zaszantażowali emocjonalnych praktyków, żeby mu zatrzymać funkcję, zresztą sam Piłsudski przyznał, że dla niego usunięcie z funkcji wodza naczelnego, nie, bez funkcji szefa Rady Obrony Państwa i bez naczelnika państwa, to była utrata prestiżu. Zatem Józef Piłsudski uznawał, że pozbawienie go jednej z tych funkcji to jest utrata prestiżu, w związku z czym nie chciał się na to zgodzić. No ale tego 19 lipca Józef Piłsudski powiedział na swoją obronę, że on ma w głowie plan, ale go proszę Państwa nie zdradzi. Zatem no nie ma dowodów, panie profesorze, jedyne dowody mogą być w dokumentach i w zapisach. I będę kończył. Takie zapisy są także u Józefa Piłsudskiego. Tenże Józef Piłsudski zapisuje po 6 sierpnia, że generał Rozmatowski, proszę Państwa, i teraz uwaga, przyszedł do niego z dokumentem jakimś, z jakimś planem. Tenże Józef Piłsudski, który rzekomo miał być autorem planu, mówi, że Rozmatowski przyszedł do niego z planem, po czym po krótkiej rozmowie wspólnie, podkreślam panie profesorze, wspólnie wybrali ostateczną wartość. Zatem stwierdzenie, że Józef Piłsudski był jednoosobowo autorem tego planu, nawet w obliczu wspomnień Józefa Piłsudskiego, jest nadużyciem, proszę Państwa, ponieważ tenże sam Józef Piłsudski mówi o wspólnym podjęciu decyzji. Co do Bożnak, proszę Państwa, już ostatnie zdanie, co do Bożnak, to Bożnaki wskazują, że mówię tutaj o opracowaniu Wiktora Szaska w świetle prawdy, nieznany autor, prawda, i te wszystkie inne opracowania panegiryczne dla Piłsudskiego i krytycznemu, ukazują dwa światy. Świat, gdzie to Józef Piłsudski był pomysłodawcą kontruderzenia z Nadwieprza oraz świat, w którym to Rozwadowski był pomysłodawcą kontruderzenia z Nadwieprza. Ja uważam, panie profesorze, że Rozwadowski faktycznie, tak jak jest w książce generał Rozwadowski z lat 20 zresztą, Rozwadowski mógł mieć przygotowane dwa plany, proszę Państwa. Uderzenie z tej podstawy głębszej oraz z tej podstawy płytszej. Tam chodziło oczywiście o Karczew do Dęblina, a Józef Piłsudski być może nie taki miał zamysłu, chociaż mówi, nie ma na to dowodu. Mógł zasugerować atak z głębszych podstaw. I uważam, że tej prawdy nigdy już nie dojdziemy. Nigdy już nie dojdziemy, proszę Państwa, ponieważ w mojej opinii także pożogi archiwalne i utrudnienia badawcze z lat 20 to uniemożliwiły. Zatem powinniśmy się wspierać tylko i wyłącznie co do tego, w jakim stopniu Józef Piłsudski był wciąż odpowiedzialny za to zwycięstwo. Natomiast nie umieszczając nikomu, czy Rozwadowskiemu, czy Piłsudskiemu, nie możemy w tej chwili wyrokować tego ochrony. Wszystko wskazuje na to, i to jest moja opinia, i postawię kropkę, że generał Rozwadowski przygotował dwie koncepcje uderzenia z południa, a Józef Piłsudski, idąc za jego sugestiami, wspólnie z nim zdecydował, że będzie to uderzenie z południa, ale z głębszej podstawy operacyjnej. Oczywiście, brawo, dziękuję bardzo.
Panie profesorze, oprócz tego, że poproszę pana o odniesienie się do tych słów, chciałbym też, oprócz, zanim przejdziemy też do pewnych już wątków podsumowania tej bitwy i tego, co było później reperkusjami Bitwy Warszawskiej, jak skończyła się wojna polsko-bolszewicka, tak mniej więcej zaplanujemy te najbliższe minuty. Zanim to jednak, chciałbym jeszcze państwa oczywiście poprosić jeszcze raz o trochę ciszy. To też bardzo ważne. Bardzo, bardzo prosimy o to. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Panie profesorze, jak to było z Pańskiej, jak wynika, jak było z Pańskim zdaniem, jeżeli chodzi o tę kwestię dymisji marszałka Piłsudskiego? Bo chciałbym, żebyśmy jeszcze kończąc ten wątek, kiedy skupiamy się na postaci marszałka, chciałbym, żebyśmy to poruszyli. Co działo się w tym momencie, kiedy Józef Piłsudski złożył na ręce premiera Witosa tę dymisję i przy okazji też prosiłbym o odniesienie się do słów Rulona. Możemy sobie negiżować sprawę funkcji naczelnego władza. Oczywiście można mówić, że szef sztabu, czyli on kręci całym kotem. A jak to nie wygląda? Nie. Bo to tak wygląda, że naczelny wódz był marionetką, a szef sztabu był jego mózgiem. Rzeczywiście powinien być mózgiem, bo sztab, na czele którego stoi szef sztabu, musi przedstawiać różnego rodzaju koncepcje. I zapewne wielokrotnie rozmawiali ze sobą i kłócili się o różnego rodzaju rozwiązania. Przecież Piłsudski miał też wcześniej plan oparcia obrony nie o przedmoście warszawskie, tylko o Bóg i twierdzę przez to zostało zawalone w dużym stopniu przez działania generała Sikorskiego. Później jako dowódca 5. Armii znakomicie jest. Ale w drugim etapie może końca. No ja wiem, że zastrzeżenie, że Sikorski był jeszcze szczególnie, ale cokolwiek byśmy nie powiedzieli, nie ma człowieka, nie ma dowódcy, który nie popełniał także. Dokładnie. I to Sikorskiemu też trzeba powiedzieć, niezależnie od tego, że rzeczywiście, jakbyśmy przeszli do szczegółów, to możemy wskazać bardzo wiele uchybień. Ale ogólnie biorąc, generał Sikorski spisał się wtedy jako dowódca 5. Armii, potrafił zelektryzować także tych swoich żołnierzy i oni wnieśli szukę, nawet mówiąc, Wejgan stawiał właśnie na Sikorskiego i uderzenia z północy flankowe. Koncepcji było naprawdę wiele. Tylko proszę pamiętać, czy nawet koncepcję, którą przyszedł szef sztabu, musi zatwierdzić naczelny wódz. Co do tego musimy się zgodzić. Ponieważ sam Piłsudski miał koncepcję, przecież nie miał rezerw i uderzenie z nadwiecza jest jego autentycznie autonomiczną, oryginalną inicjatywą. Nie miał rezerw już bojowych i musiał najlepsze jednostki wyciągać z linii frontu. Czyli te jednostki musiały dokonać zwrotu przeciwko nieprzyjacielowi, zaatakować go, odskoczyć i w różny sposób, zwykle przy pomocy już kolei, były przetransportowywane za frek. I to był cały plan, który znakomicie się powiódł. Piłsudski nawet w pewnym momencie napisał, że nie wierzył w jego skuteczność, że nie wierzył, że wszystkie wskazane wielkie jednostki oderwą się od nieprzyjaciela i zdążą na koncentrację za linią wieprza. Tu rzeczywiście sprzyjało nam szczęście, bo trzeba powiedzieć, że akurat w Bitwie Warszawskiej bolszewicy popełnili bardzo wiele błędów, które myśmy znakomicie potrafili wykorzystać. Natomiast bolszewicy nie byli w stanie wykorzystać, albo nie chcieli
wykorzystać naszych błędów, bo też przecież. No choćby Kuchaczewski, który poznał plan kontrataków nad Wieprza, nie uwierzył, uznał, że jest to przecież prowokacja ze strony Polski. I to jest istotna wartość. I kwestionowanie jakichś zasług kogokolwiek jest naprawdę dzisiaj tylko bicie piany, bo do końca nie jesteśmy w stanie udokumentować wszystkiego. Plan niewątpliwie, za który ponosi pełną odpowiedzialność Józef Piłsudski, który w dużym stopniu był jego planem, został niewątpliwie uzupełniony w wielu szczegółach przez szefa sztabu i no, dowódcy frontu to mu się bał tutaj włączać, ale na pewno przez sztab i jego szef. W każdym razie to jest jakby najistotniejsze może z tych takich bardzo personalnych konfliktów, jakie tutaj się pojawiły w głosie mojego oponenta, bo na dobrą sprawę rzeczywiście, jeżeli w tym pierwszym okresie lat 20. obaj panowie Piłsudski i Rozwadowski byli w przyjaźni, to później drogi się rozeszły i wtedy zaczęły się jakby zresztą się zupełnie inna historia i jeden drugiemu nie mało dobrzył, ale to już jest jakby swoiste pokłosie. Proszę Państwa, odniesienie się do tej kwestii dymisji, bo to też jest bardzo gorący temat i też narosło wokół tego dużo, no właśnie, teorii, ale jaka była prawda? Panu zdaniem, pan profesor. Prawda jest taka, że taki list dymisyjny z Piłsudski złożył, ale proszę pamiętać, że był to człowiek odpowiedzialny, kiedy właściwie szalony rządowe opuszczały Warszawę i przenosiły się do Poznania. Tam tylko jeszcze powiem, dużo osób właśnie w tym momencie weszło. Do Państwa też bardzo duża prośba o troszeczkę zachowanie troszeczkę takiej większej ciszy, ponieważ jest debata, także bardzo będę wdzięczny Państwu. I kiedy widziałem w Poznaniu, że możliwe będzie ostatni jakby miejsce, gdzie będziemy podejmować z bolszewikami walkę, gdyby Warszawa padła, to Piłsudski powiedział, że raczej należałoby myśleć o Częstochowie, nawiązując do tradycji polskiej, jako tego ostatniego bastionu, wiedząc, że po prostu klęska Warszawy będzie po prostu klęską całej Polski. Natomiast jako człowiek odpowiedzialny, wiedząc, że losy człowieka na wojnie są bardzo różne. Także naczelnego wodza, że może zginąć, może stać się coś złego i dlatego na wypadek sytuacji kryzysowej zdecydował się taki list napisać. Przy czym no, tak to nie trzeba powiedzieć, czy trzeba przyznać, że Wincenty Witos tutaj zachował się też elegancko. Zresztą to jest czas, kiedy przywódcy polityczni, przywódcy wojskowi naprawdę tworzą jakby rzeczywiście społeczność narodową. Nie, tak, to jest wartość, do której chyba powinniśmy się jednak odwoływać jako do czegoś naprawdę wspaniałego, wielkiego. Myślę dla nas swoistego przykładu, jak w sytuacjach kryzysowych należy postępować i jak widzieć stary kraju przede wszystkim. Dziękuję panie profesorze. Jeszcze raz oczywiście dla Rakiem Marley.
Szanowni Państwo, jeszcze zostało około 15-20 minut tej debaty. Wysłuchajmy jeszcze jej do końca. Panu z kolei prośba o taką odbijanie troszeczkę bardziej kółeczki, bo chcę jeszcze zadać kilka pytań, także Bruno również użyć. Ja jeszcze raz się tutaj odniosę i powtórzę jak mantrę. Panie profesorze, nie ma jednoznacznych dowodów, podkreślam to raz jeszcze, że Józef Piłsudski był autorem planu. Józef Piłsudski mógł być prawdopodobnie, bardzo możliwe, może tak było, ale też nie ma jednoznacznych dowodów, autorem sugestii i zaleceń pewnych podczas wytwarzania tych planów. Natomiast podkreślam raz jeszcze, nie ma na to dowodu i proszę pana, panie profesor, żeby pan nawet tego nie sugerował, bo to jest po prostu nieuczciwe. Przejdę teraz do zagadnienia dymisji Józefa. A ja twierdzę, że to jest oczywiste kłamstwo. No to proszę też do, gdzie ten plan jest spisany. Do tomu Bitwa Warszawska i tam jest ten plan całkowicie przedstawiony. Ale kto? Na kilkudziesięciu stronach. Ale jak się nazywa dokument? Jaką ma sygnaturę? Ja tego szukałem. Nie ma dokumentu jednoznacznego, tak jak na przykład rozkaz 10 tysięcy, na którym byłby zarys tej operacji. My możemy to rozpatrywać tylko i wyłącznie poszlakowo, panie profesorze. I naprawdę proszę, pamiętajmy o wszystkich bohaterach. No to jest, przejdę teraz do dymisji, bo 12 sierpnia to jest, proszę Państwa, w przypadku okresu warszawskich wydarzenie niezwykle istotne. Po pierwsze, tenże Józef Piłsudski wyjeżdża z Warszawy, składa dymisję, ale także wyjeżdża z Warszawy. Zatem to są dwa wydarzenia, które my powinniśmy rozpatrywać oddzielnie. Po pierwsze, sama dymisja, proszę Państwa. Pan profesor powiedział, że oczywiście dymisja była podyktowana troską o los Polski. No ja tylko powiem tak, że przecież, panie profesorze, Józef Piłsudski wcale nie musiał tej dymisji pisać, ponieważ prezydentem Rady Ministrów był wtedy Wincenty Witos, który zresztą, jak pan powiedział, dobrze potraktował Piłsudskiego, bo nie ujawnił tego dokumentu. Już mniejsza o to, jak potem Piłsudski potraktował Witosa. Mam nadzieję, że polski parlament wreszcie jakąś ogólną decyzją zniesie ten wyrok, który jest na Witosie. Natomiast... ale tu się wtrącę. Mamy dowody przestępstw Witosa znikły. Naprawdę instytucji wówczas niezależnej i możemy wtedy o Witosie powiedzieć jako... Dobrze. Zatem Witos tej dymisji oczywiście nie przyjął, natomiast pan sugeruje, że to było takie dla dobra polskiej decyzji. Ja się tylko zadaję w takim razie pytanie, panie profesorze. Jak to jest, że kilkanaście dni wcześniej Józef Piłsudski wrócił z Brześcia i uargumentował swój powrót z tego Brześcia. Ja mogę panu znaleźć cytat, jeśli pan chce. Możecie sobie państwo znaleźć, że Józef Piłsudski wrócił do Warszawy, nie wiem, gdzie mam ten cytat. Natomiast Józef Piłsudski wrócił do Warszawy twierdząc, że musiał wrócić do Warszawy, ponieważ jego pozostawanie poza Warszawą było niebezpieczne dla morale społeczeństwa i było po prostu, o jego odpowiedzialność wymagała, żeby on był w Warszawie. Z tego też powodu Józef Piłsudski wrócił pilnie do Warszawy z Brześcia w dniu 2 faktycznie sierpnia. A tymczasem, co obserwujemy 12 sierpnia, Józef Piłsudski wyjeżdża z tej Warszawy. No i panie profesorze, ja tutaj mam dysonans poznawczy, no bo to znaczy, że wtedy Józef Piłsudski z kolei wyjeżdża, mam rozumieć, z Warszawy, żeby tą morale podtrzymać. Idziemy dalej. Przecież pisząc tą dymisję, mógł zostać w stolicy. Mógł napisać dokument dymisji, pozostając w stolicy, umacniając tą morale społeczeństwa. On tą stolicę opuścił. Powtórę, akt dymisji został zatajony, proszę Państwa, ujawniono dopiero w latach 60. Zatem wielu Piłsudczyków, nawet nieświadomych tego faktu, umarło w błogim przeświadczeniu, że ta dymisja w ogóle nie miała miejsca. Wincenty Witos odpis, który dysponował, odpis, który miał, został mu wykradziony po zamachu majowym, co dowodzi jednoznacznie, że po prostu Wincenty Witos wstydził się tej dymisji. Gdyby ona została napisana, czy też podjęta decyzja o tej dymisji, wynikała z dobra Polski, z troski o dobro Polski, no to przecież Józef Piłsudski wręcz by musiał o tej dymisji mówić jako ważny element także budowania swojego wizerunku, a na tym punkcie Józef Piłsudski był bardzo skoncentrowany. Wreszcie pada taki punkt, on jest zwłaszcza akcentowany na portalu józefpiłsudski.org, że głównym czynnikiem, poprzez który Józef Piłsudski tą dymisję napisał, to nie jest, panie profesorze, troska o los Polski, czy też własne życie, tylko to była konferencja w Hajf, która to domagała się rezygnacji Józefa Piłsudskiego. Otóż proszę Państwa, no, Józef Piłsudski wcale nie musiał tego robić, prawda? Mało tego, konferencja w Hajf uzależniała ewentualną pomoc Polsce od sytuacji rozstrzygnięcia bitwy przede wszystkim. Zatem to jest kolejna, w mojej opinii, manipulacja. I też kolejna zagadka, panie profesorze. Józef Piłsudski jeszcze 19 lipca, niedługo wcześniej, mówił, że on złoży dymisję ze wszystkich funkcji,
PiS-owcy tutaj nie chcą. Wejnand sugerował, żeby PiS-owcy zrezygnował z funkcji wodza naczelnego. PiS-owcy wtedy urządził akcję, tak powiedział, że on rezygnuje ze wszystkiego. A później już sam złożył. No, już ja uważam, że ta sytuacja z Radą Obrony Państwa z 19 lipca, panie profesorze, pokazała Piłsudskiemu, że on się może czuć na tyle pewnie, że może to się złożyć i nawet ona nie zostanie ujawniona. I na koniec jeszcze mam zarzut do Witosa, że Witos tej emisji po prostu nie ujawnił w wąskim, tajnym oczywiście gronie rządu Jedności Narodowej, rządu Rady Obrony Państwa, ponieważ miał obowiązek to zrobić, z własnej woli zdecydował o tym, że Józef Piłsudski po tej emisji złożył bez, można powiedzieć, dyskusji na Radzie Obrony Państwa. Pan mówi ostatni wątek, bo jeszcze jest druga strona tejże tego wyjazdu Piłsudskiego z Warszawy, to znaczy sfera rezygnacji z dowodzenia na szczeblu strategicznym. Józef Piłsudski zdecydował, że wyjeżdżając, zostawił dowodzenie w Warszawie. No faktycznie tym dowódcą samoistnie pozostał w tym momencie Rosładowski i z tego też zaczęły się te dyskusje, panie profesorze, bo Piłsudski zdecydował, że on będzie towarzyszył grupie, tak zwanej grupie manewrowej. Co to oznacza w świetle faktów, proszę Państwa, no Józef Piłsudski, czy ta dymisja została niezaakceptowana, czy nie, no to niezależnie od tego opuścił naczelne dowództwo przy placu Saskim w Warszawie, obecnie pas Piłsudskiego zresztą, proszę Państwa, i tenże Piłsudski opuścił dowództwo. Wyjechał na Wieprz, żeby tam dorodzić, w tym samym momencie przestał być dowódcą, automatycznie, proszę Państwa, za komendę, bo on nie od tego momentu już nie nadzorował działań w sposób centralny, tak? Bo nie miał do tego możliwości takiej. On był przy kwaterze armii nad Wieprzem, on nie miał możliwości zarządzać na szczeblu strategicznym centralnym, dlatego jest często niedoceniany punkt wyjazdu za takiego ze stolicy. On opuścił samowolnie po złożeniu dymisji, czy ona była taka, czy owaka, to jest inna dyskusja, natomiast wyjechał do nad Wieprz i rezygnując z bycia w Warszawie w domu. Pan profesor. Plan Józefa Piłsudskiego zakładał przede wszystkim obronę Warszawy i związanie tutaj przeciwnika na Przedmościu Warszawskim. Jednocześnie miały być użyte do działań rozstrzygających siły generała Śląskiego 5. Natomiast najważniejsze zadanie pobicia przeciwnika spoczywało na grupie manewrowej. I dlatego zdecydował się tam, w tym newralgicznym, najbardziej newralgicznym miejscu być. Zwłaszcza, że szczęśliwie wiedział, że zapewne plan grupy manewrowej mógłby być zniweczony przez konnicę Budionnego, gdyby ona ruszyła zgodnie z rozkazami, jakie otrzymała z Moskwy ku Warszawie. Natomiast tam było klucz bitwy warszawskiej. I tam, to zresztą potwierdził francuski dowódca misji wojskowej, który napisał, że obecność Piłsudskiego zelektryzowała żołnierzy. On szedł właściwie z żołnierzami do ataku. Ja wiem, że to nie jest rola naczelnego wodza i tutaj możemy kwestionować, tylko że ta obecność elektryzowała żołnierzy i to jest też atak. Zresztą chyba Cank-Mackiewicz, kończąc książkę o Piłsudskim, napisał takie zdanie. Żadna z książek o Józefie Piłsudskim, także moja, nie wyjaśni tego fenomenu, jakim potrafił elektryzować ludzi miłością, jaką do siebie wzbudzał. I to jest też jakby pewien punkt odniesienia. To, co powiedziałem kiedyś w tej dyskusji, że nie ma człowieka, nie ma dowódcy, który by nie popełnił błędu. Bo takie błędy możemy wytknąć każdemu. Mowskiemu, Witosowi, możemy Hallerowi i innym. I także Piłsudskiemu. Bo to jest człowiek z krwi i kości, który popełnia różnego rodzaju pomyłki, błędy. I ważne jest jednak ogólne przedsięwzięcie, ogólny sens
tutaj, ponieważ był Naczelny Boże, niezależnie od tego, w jakiej formule, to przekazał dowodzenie Rozwadowskiemu i co dwie godziny już ze mnie mieli się łączyć. Te meldunki miały spływać do Naczelnego Wodza, a nie do Rozwadowskiego. To Rozwadowski miał meldować. A jednocześnie generała Sosnkowskiego zostawił, żeby pilnował Rozwadowskiego. No takie są zdania. Panie profesorze, bo tu jest jeszcze bardzo ważny kolejny wątek, ja w zasadzie na początku też to powinienem dodać, jako trzecia oś mojego stanowiska. Pan tutaj powiedział, że uderzenie z nadwieprze było najważniejsze, otóż ja się z tym nie zgadzam. Uderzenie z nadwieprze było jednym z dwóch elementów operacji obrony Warszawy, czy też Polski, jak można powiedzieć. I jest to też element tej, nie chcę powiedzieć propagandy, ale tego stanowiska, które od lat 20. po zamachu majowym jest propagowane, jakoby to właśnie grupa manewrowa odegrała najważniejszą decydującą rolę. Proszę Państwa. Jest to ogromne nadużycie. Operacja warszawska była zaplanowana dwuetapowo. Pierwszy etap operacji, bez którego atak grupy manewrowej, panie profesorze, jak bardzo byśmy nie chcieli, no nie miał szans w ogóle realizacji, to jest obrona przedmościa Warszawy. I tutaj dodajmy czas na wymienienie wreszcie kilku bohaterów, panie profesorze, których propaganda sanacji wyrugowała. Piąta armia generała Sikorskiego, którego oczywiście ja krytykuję za drugi etap tejże operacji, ale piąta armia Sikorskiego, proszę Państwa, obroniła północny skraj frontu. W telegraficznym skrócie wyglądało to mniej więcej tak, że wojsko bolszewickie szło na Warszawę i do ostatniej chwili wojsko polskie nie wiedziało do końca, w jaki sposób ostatecznie zostanie grot na tarczę bolszewickiego. Ostatecznie zdecydowano o tak zwanym manewrze paskiewiczowskim, ataku z północy. W ostatniej chwili, proszę Państwa, już po tym rozkazie 6 sierpnia 8358 łamane przez 3, tej pierwotnej wytycznej do operacji warszawskiej, natychmiast Rozwadowski razem ze sztabowcami konsultowali to także z Piłsudskim, musieli przygotować zmiany, które pozwolą uratować los Polski. Piąta armia została wzmocniona właśnie w myśl tego słynnego, oczywiście to nie był rozkaz, to była taka instrukcja, tak zwanego 10 tysięcy, została wzmocniona o ponad 2 dywizje, dzięki czemu bolszewicy, którzy skręcili na północ, byli w stanie zapanować nad Polacy, prawda, bo byśmy bolszewicy mogli zapanować nad sytuacją. I teraz piąta armia, pierwsza armia o mniejszym stopniu, ale także, czyli ogólnie front północny, dowodził tym frontem generał Józef Haller, jego szefem sztabu był generał Włodzimierz Zerbowski. Wszyscy praktycznie, których wymieniam, mieli kłopoty po zamachu majowym, panie profesorze. Ci ludzie w pierwszym etapie musieli obronić stolicę i związać uwagę. I bez tego atak grupy manewrowej, zresztą podkreśla to Tomasz Simi, podkreślali to zewnętrzni obserwatorzy, którzy także wtedy uczestniczyli, nawet Taperon, który jest akceptowany przez Piłsudczyków, oni podkreślali, że bez tego nie dałoby się, proszę Państwa, wygrać tej operacji. Bo grupa Józefa Piłsudskiego uderzała dopiero w momencie, kiedy wojska bolszewickie były związane walką. Zatem nie można nigdy mówić, że grupa manewrowa Piłsudskiego była najważniejszym komponentem. Tutaj były dwa komponenty. Pierwszy komponent to front północy, który zatrzymuje i wiąże główną siłę uderzeniową wojska przeciwnika. Przypomnę tylko stosunek sił, jak został zafałszowany. Sikorski miał 27 tysięcy przeciwko ponad 30 tysiącom. Miejscami była to przewaga po prostu ogromna. Latinik, pierwsza armia na przyporu Warszawy, Radzyni Osu, prawda, do Zegrza. No to proszę Państwa, on miał podobny stosunek sił, ale bardzo dużo takich rekrutów świeżych, prawda, ochotników. Tutaj niestety muszę wejść. Ja muszę ostatnie słowo powiedzieć. I grupa manewrowa Piłsudskiego, która się wam mówi, że taką wielką rolę wygrała, miała przed sobą grupę mozyrską, około 6 tysięcy zdemoralizowanych często żołnierzy, dysponując ponad 45 tysiącami, panie profesorze. A Piłsudski kłamie w swoich wspomnieniach, że on wziął... Ale to już jest za dużo. Że on wziął, Piłsudski kłamie w swoich wspomnieniach, że wziął, proszę Państwa, że wziął tylko 5 dywizji. Łajdectwo ma swoje granice. Panie profesorze, ja przewodniczący pan Piłsudski. Józef Piłsudski miał 5,5 dywizji, które miały ponad 40 tysięcy żołnierzy, co oznaczało około 40% polskiego potencjału. O to mi chodzi. Gdzie tu ma pan Łajdactwo? To są cyfry. Można oczywiście deprecjonować i wyciągać tyle co, żeby panu nie kłamie, tak? No ja powołuję się na badania między innymi profesora Dziękowskiego. On podaje jasną cyfrę. To są cyfry, które pokazują, jak to się sprzeciwia. Ale pani ma jakieś
nie chodzi, chodziło, mówiąc o tym, że grupa manewrowa miała jakby największe zadania i ona decydowała o przebiegu Bitwy Warszawskiej, dlatego że na żadnym innym odcinku zwycięstwo nie mogło być pewne. Ani na Przedmościu Warszawskim, ani na północy, gdzie walczyła Piąta Armia. Tam można było pobić najwyżej nieprzyjaciela, Warszawa mogła się obronić i broniłaby się zapewne jeszcze bardzo długo przed nadcierającymi siłami. Natomiast atak z południa, z południowego zachodu sprawił, że bolszewicy pod Warszawą przestali funkcjonować. Ja to się jest zgadza, ale ja się z tym zgadzam, panie profesor, tylko mówię, że nie możemy robić operacji... Ale nie można mówić, że... Bo Piłsudski dezinformował, podając zaburzając cyfry. Zresztą jest jeszcze jeden ciekawy wątek, we wspomnieniach marszałka, też do państwa do nich odsyłam. Mam tutaj dogląd z zaznaczeniami, jak państwo chcecie. Ten, że Piłsudski jeszcze w 1924 roku sugerował, że plan operacji to nonsens wbrew logice. No nie wiem, panie profesorze, wspomniał pan o wywiadzie, na radiowywiadzie. No to jeżeli Józef Piłsudski miał dane z radiowywiadu, to czego tak demonizował grupę muzyczną? Kolejna zagadka. Kończymy wątek, pan profesor jeszcze odpowie, proszę, bo tutaj jeszcze pan wojewoda. Ja neguję ważności operacji z Zagłębia, tylko mówię, że ona była równie istotna jak obrona przed pola Warszawy. Te dopiero te dwa elementy trzeba wspomnieć. Dobrze, pan profesor. Przecież trudno Cielakowi tłumaczyć, że obrona w linii Warszawy na Przedmościu była czymś wyjątkowo ważnym, niewątpliwie, ale nie decydującym. Tu się nie rozgrywały, tu się rozgrywały jedynie losy samej Warszawy. Czy bolszewicy ją zajmą, czy nie. Natomiast rozgromienie bolszewików było związane z uderzeniem z nadwieczka. Tu jest cała prawda o bitwie warszawskiej. Dobrze, ja pana profesora przepraszam, że jeżeli pan się tak mówi, że gdzieś pana tutaj to zabolało, bardzo pana przepraszam za... Bo trzeba miarkować w dyskusjach naukowych, trzeba miarkować język. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, żeby było jasne. Uważam, że obydwa elementy były ważne, decydujący był, tak jak pan mówi, zgodzę się z tym, być może uderzenie z Nadwieprza, ale bez ocalenia stolicy. Na północy manewr z Nadwieprza nie miałby sensu, gdyby Warszawa padła. Natomiast na koniec jeszcze, panie profesorze, wątek ostatni. Wątek eskapady Józefa Piłsudskiego, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę, też tego się nie nagłaśnia, panie profesorze. Już jestem tutaj tym adwokatus diaboli. No, Józef Piłsudski, opuszczając stolicę, najpierw pojechał do Bobowej, a dopiero potem do Prądu. Dlaczego to jest tak ważne, panie profesorze? Ano dlatego, że ja uważam, i to jest moja też koncepcja, też ma pan prawo się z tym nie zgadzać, uważam, że Józef Piłsudski nie mógł być o 10 rano w Dęblinie na naradzie, ponieważ z powodów obiektywnych, ponieważ pokonanie nadłożenia około 600 km nie dawało możliwości przyjazdu na Dwieprz tak wcześnie. I zadziwiająco łączy się to z dokumentami, bo badałem dokumenty pułkowe. Przez pierwszy dzień, czyli 13 sierpnia, gdzie Józef Piłsudski miał być przy wojsku, to jest bardzo enigmatyczny ten zapis. Ja byłem nawet w Puławach, badałem relacje, które są. 14 i 15 już są tutaj. I tutaj jest kolejna zagadka, panie profesorze, gdzie w zasadzie był Józef Piłsudski 13 sierpnia, ponieważ pan uważa na pewno, że Józef Piłsudski zdążył do wojsk, ale ja mam takie pytanie. Wincenty Witos we swoich wspomnieniach, w drugim tomie bodajże, znajdźcie sobie państwo, wspominał, jak przyjechali do niego, kiedy został premierem i zabrali go do Warszawy. Wiecie, ile czasu jechał? Jechał 15 godzin. A wiecie, gdzie mieszkał? Mieszkał w Wierzchosławicach pod Tarnowem. Dlaczego to jest takie ważne? Czyli jechał 15 godzin. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że Józef Piłsudski w świetle relacji Aleksandry Piłsudskiej, późniejszej jego żony, pojechał do Bobowej, czyli aż 30 km jeszcze dalej za tam. Dobrze, i Brun, postawmy kropkę. Panie profesorze, jeszcze prosił o odniesienie. To jest zagadka. To jest endecki punkt widzenia i endecka interpretacja. Szukanie dziury w całym. Czyli Aleksandra Piłsudska kłamie, że Józef Piłsudski przyjechał do niej. Złożył wizytę i zaraz pojechał do. I jeszcze druga sprawa, uczestniczył Józef Piłsudski w Ścinach Puławach. To też jest bardzo ciekawe. Dobrze, nie chciałbym... To może zaopcjonować do moich programów.
nie chciałbym, żeby ta debata skończyła się właśnie w tym wątku. Otóż, jako z debatami bywa, wiele wątków, które chciałem, żeby były poruszone, między innymi późniejszego przebiegu wojny polsko-bolszewickiej, tutaj niestety nie będziemy w stanie ich omówić. Między innymi wiele jest teorii, wiele zdań na temat tego, jak ta wojna się zakończyła. Zakończyła się wielkim sukcesem, w mojej opinii to było wielkie zwycięstwo całego narodu polskiego. Józef Piłsudski także miał w tym zwycięstwie swój udział, nie możemy go deprecjonować w czambu, żeby tu nie było, że jestem jednoznaczny, prawda, już absolutnie. To było zwycięstwo narodu polskiego, niebywała mobilizacja, zważywszy od tego, biorąc pod uwagę, jak wyglądał ten odwrót za auty i Berezyny. To był wielki sukces i powinniśmy, panie profesorze, myślę, że to jest dobra puenta, właśnie jednoczyć się przy prawdzie, szukać tej prawdy, nie trzymać się emocjonalnych mitów, mitologii, zresztą pan w swoich publikacjach, bo także je znam, pisze, że Bitwa Warszawska miała swoją legendę. No otóż ja, panie profesorze, uważam, że powinniśmy mówić o prawdzie o Bitwie Warszawskiej, a nie o legendzie. I wtedy zjednoczymy wszystkich Polaków przy prawdzie. Brawo! Jest legenda Grunwaldu, jest legenda Wiednia, jest legenda Konstytucji 3 maja. W tym znaczeniu możemy mówić o legendzie, że staje się pewnym narodowym mitem twórczym. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że Bitwa Warszawska stała się legendą w historii Polski. I myślę, że możemy niejednokrotnie oceniać bardzo różnie pewne okoliczności, ale zakończenie wojny polsko-bolszewickiej w postaci traktatu ryskiego jest w gruncie rzeczy klęską Polski. I to trzeba też powiedzieć i kto za to odpowiada. Zresztą warto dodać, że Francja była tak dalece antybolszewicka, co często jest stwierdzane, że była wręcz oburzona podpisaniem tego traktatu. Prawdę mówiąc, misja francuska, która przybyła do Polski, była tak zbolszewizowana, że oni fascynowali się bolszewizmem i zastanawiali się, czy przypadkiem nie powinni być misją wojskową po stronie bolszewików. Oczywiście zwyciężył obowiązek, jaki na nich nałożono we Francji i stali się rzeczywiście misją przy Polsce, przy sztabie polskim i spełnili swoją rolę, ale wystarczy przeczytać pamiętniki Weygandera. Ja chciałem na koniec podziękować panu profesorowi i prosić o wielkie brawa dla niego, że tutaj przyszedł. Bo proszę państwa, to jest naprawdę rzadko, kiedy faktycznie mamy do czynienia z dyskusją poważną, tak naprawdę spór, bo tu widzieliście prawdziwy spór, a nie jakieś udawane spory przed kamerami. Także panie profesorze, naprawdę bardzo panu dziękuję za to, że pan tutaj przyszedł. Wielki mi szacunek. Duży szacunek dla obu naszych prelegentów. Polecam moją książkę. Ogromne brawa. Marszałka, 700 stron. Polecam panu profesorowi tak. Szanowni państwo, prawdziwa debata. Prawdziwa debata. Tu nie ma żartów. Różne spojrzenia, ale na koniec wszyscy możemy wykrzyczeć jedno. Cześć i chwała! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Brawo! Profesor Wiesław Wysocki, Bruno Rożycki, moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za uwagę. To była pierwsza debata z cyklu dzisiejszych debat. Ja nazywam się Paweł Zdziarski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Za chwilę kolejne ogłoszenia dla państwa obecnych tutaj w Folwarku Warszawa, a my póki co żegnamy się z naszymi widzami.